Spójrzcie, co mam na moim warsztacie domowym. To jest chłodnica od jakiegoś urządzenia. Tu są blaszki aluminiowe. To wszystko. W środku to jest miedź. A tak to wygląda w poziomie. Tu są miedziane końcówki. I rureczki przez cały środek idą do końca. I tymi narzędziami to zrobię. A jak? W teorii wygląda w ten sposób. To będę musiał odkręcić. Prawdopodobnie uciąć tutaj. Tak samo z drugiej strony. Później te blaszki w środek przejadę. Przeciąć każdą z osobna. Trochę to potrwa. I pozdejmować te poprzecinane blaszki tymi kleszczami. Względnie ręką. Dobra, ja zabieram się do pracy, a wy sobie zobaczycie, jak to wygląda.
Przygotowałem sobie wstępnie drugą część, gdzie jeszcze jest miedź i stalowa blacha. I żeby nie ciąć, poodrywam te wszystkie końcówki miedziane i zobaczę, czy rozpadnie się to, czy będę musiał w całości to przecinać. Mam już oderwane dwie blachy mocujące, górę i dół. Całość teraz tak wygląda. I teraz plan jest taki. W związku z tym, że to się nie rozdzieliło, to jest dalej jeden monolit. To będę to przecinał wzdłuż tych listków aluminiowych, które później mniej więcej tak będą wyglądać po wyjęciu miedzi.
Uczyłem sobie dwa takie elementy długie. Tutaj drugi, taki sam. Teraz pokażę Wam, jak zdejmuję aluminium. Łapię tutaj za końcówki i wyrywam. Ale również, jak się uda, obracam i w ten sposób ręcznie ściągam, jeżeli jest taka możliwość, a czasami jest. Już prawie schodzi. Zeszło i cały czas tak od tej strony do końca, do samego dołu. Czasami się pokrętam sobie, podważam po kilka. I łapię szczypcami. Czy tak, byleby to zeszło. I miedziucha do składu. Rozcinałem na mniejsze kawałki. Po dwie są w jednym. Po dwie rurki miedziane są w jednej otulinie aluminiowej. Tak to wygląda. Tu jest miedź, tu jest miedź. Reszta jest aluminium. Później podzielę sobie tak, jak ta jest, na pojedyncze rurki i podciągam aluminium tak, jak pokazywałem. Małe sprostowanie. To, co kiedy wcześniej pokazywałem, że ściągam aluminium z rurki w ten sposób, łapiąc tutaj i przeciągając je w tę mańkę i wyrzucając, nie działa. Działa za to trochę inny sposób. Przecinam wzdłuż aluminium, wzdłuż rurki, parę razy nożem i szczypcami łapię i wyciągam aluminium. Trochę więcej czasu to zajmuje, ale jest skuteczne.
Jak jest rozcięte, to mogę nawet palcami to zdjąć w pewnych miejscach. I następny kawałek miedzi gotowy. Ja robię przerwę ze względu na stan moich dłoni. Rękawiczki po prostu nie wytrzymały. Częściowo są uszkodzone. Niewidocznie, ale tutaj na przykład jest dziura po nożu, jedna, druga. Tu jest wyrwany kciuk. I ten kciuk najbardziej dostał. Więc ja robię przerwę. Pokazałem wam, jak wyjmować takie piękne kawałki miedzi z chłodnicy. Tyle mi się udało uskubać. To jest 340 gramów. Ostatnio widziałem, że tam jest 28 zł na metalo, więc wpisuję 28 zł. I wychodzi 9 zł 52 grosze. I bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę. Polecam rozkładanie takich chłodnic, poznanie ciężaru tej pracy. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do oglądania innych moich filmów.